ceniłem od początku ten scenariusz i chciałem, że tak powiem, popierałem go ze wszelkimi siłami, dlatego uważałem, że przede wszystkim młody człowiek, Rafael Lewandowski, który przeżywał inaczej niż tu ludzie, to był mały przede wszystkim. Nagrzał się za ten temat i spokojnie, bardzo inteligentnie poruszył go, opisał to. I myślę, że jest tu pewna delikatność i taka, jakby to powiedzieć, niestronniczość, mądrość, bym powiedział. Widać, że Rafael Lewandowski jest dojrzałym człowiekiem i dojrzałym reżyserem, dlatego że bez efekciarstwa opowiada historię, która nie jest mu najbliższa. Nie opowiada historii swojego pokolenia, prawda? Opowiada o takich sytuacjach dramatycznych, bym powiedział, antyczny, tragedii, jaki jest los